Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj widzimy na pierwszym planie kolegę Karola Kubickiego, u którego przez bez mała miesiąc temu gościliśmy, wracając od kolegi Marka Władyki z Sanoka. Wtedy był sezon, jeszcze trwał lotów gołębi młodych. Kamil nam pokazywał, jak przygotowuje tam różnego rodzaju preparaty, czym je karmi. Kolega Krzysztof Pawelec też nam tutaj w tym czasie właśnie też prezentował swoje produkty. No a dzisiaj, kiedy już się zaczął sezon, skończył się sezon lotów gołębi i dorosłych, i młodych, zapytamy się kolegę Karola, co wie więcej o tych wynikach, o których nam mówił, czy te, co opowiadał, się potwierdziły, jeżeli chodzi o sezon gołębi dorosłych. No i oczywiście, jak poszedł mu sezon lotów gołębi młodych, który dla wielu hodowców w Polsce był nieudany, ale u Karola mi się zdaje, że chyba jest dość udany, bo tutaj tak się już uśmiecha, to jeszcze tylko przedstawię, jesteśmy tutaj w pomieszczeniu takim, bo na zewnątrz niestety mamy warunki pogodowe słabe. Tutaj kolega Karol, no zobaczmy, karmy trzyma, którymi lotuje między innymi. Tu zobaczmy, są te karmy, o właśnie, widzimy, są worki pootwierane, sprawdzimy, czy rzeczywiście jest karma, o tu widzimy. No a teraz przejdziemy już do tego, żeby Karol nam opowiedział, jak to poszło w lotach gołębi młodych. Witam również wszystkich hodowców. Pokrótce tylko, tak, bo to nie ma się sensu powtarzać. Oficjalnie już mamy podsumowany sezon wyników, sezon gołębi dorosłych i tak jak kiedyś mówiłem, mieliśmy tam spaprany drugi lot, czyli współzawodnictwo w tak zwanej zerówce wyszło. Dla mnie osobiście bardzo dobrze, skończyliśmy w dwóch współzawodnictwach, czyli typowane i cały gołębnik na 8 miejscu w oddziale, gdzie wydaje mi się, że wynik jest to rewelacyjny na ten rok, pomimo tego, że straciliśmy 7 konkursów w jednej i w drugiej współzawodnictwie. Tyle by było na temat zerówki. Współzawodnictwo w kategoriach. W oddziale bym powiedział, że jeszcze lepiej niż w zerówce. Drugi w GMP, drugi w D, pierwszy w C, czwarty w B, pierwsze miejsce gołąb aslotowy i piąte albo szóste, albo czwarte w A. Nie pamiętam. A maj był trudny, dlatego kategoria słabsza. Tyle na temat gołębi starych, tyle tylko powiem, że są to bardzo liczące się wyniki u nas w okręgu Piotrków Trybunalski. Jeszcze nie wiem dokładnie, jakie są te wyniki, ale C na pewno wygrałem i gołębie aslotowe na pewno wygrałem. No i miałeś tego gołębia, który przed chwilą rozmawialiśmy, że 4 razy zdobył najlepszy konkurs. No mam, dziale, tak? mam. No były loty udane, bo nie biorąc maja pod uwagę, to miałem później 4 czy 5 razy miałem w oddziale pierwsze gołębie, gdzie siadały bardzo dobrze gołębie roczne w tym roku. Zresztą tu później, jak nadmienię, mam kilka młodych kilka do sprzedaży, tak, właśnie tych późnych, tak zwanych powdowcach. Tak. No, loty były ogólnie udane, stare. Ja ogólnie nie narzekam. Pomimo tej, mówię, tej bomby majowej, czerwiec i lipiec był bardzo udany. Zresztą to, co widać w wynikach, gołębie powtarzalne, niedużo gołębi, bo lotowaliśmy tylko 12 dorosłymi gołębiami i samymi roczniakami. Wkładaliśmy średnio na lot około 35-37 gołębi, gdzie wydolność gołębnika, były loty, że wynosiła 80%. To jest rewelacyjna wydolność. Oczywiście były takie, że wynosiła 35 i 40 też, nie? A w młodych lotach? Loty młode, no już nie było takiej bomby, jak była na lotach starych. Od pierwszego lotu przyłożyliśmy się dość mocno do lotów młodych. Zacząłem z pierwszego miejsca w oddziale i skończyłem na pierwszym miejscu. Także, a lotów mieliście 5? Lotów mieliśmy 4. 4 konkursowe i 2 loty próbne kabinowe. Ja przeważnie na lotach próbnych nie uczestniczę. W tym roku uczestniczyłem na jednym, na jeden nie dawałem, ale to już jest szczegół tylko taki. Z pierwszego lotu pierwsza seria, z drugiego lotu piąta seria, z trzeciego lotu druga, z czwartego lotu pierwsza. No nie da się po prostu inaczej, nie? Gołębie siadały w czołówce z ostatniego lotu, też pierwsze gołębie, z pierwszego lotu bardzo wysoko gołębie, drugi lot z wiatrem. Troszeczkę przekarmiłem, zaczęliśmy bić dopiero gdzieś tam około 28-30 gołębia, no ale 18 gołębi w przeciągu minuty czasu, czy nawet niecałej, także samo to mówi za siebie. Gołębie czekały jeden na drugiego po prostu i tyle. Wynik w GMP prawdopodobnie na gołębie młode będziemy mieć około 240, około, mówię, plus minus tam 5 punktów w jedną czy w drugą stronę. Tak jak mówię, zerówka wygrana. No i to by było wszystko na temat lotów młodych. Sekundkę jeszcze. Straty spore. Tak, pomimo sezonu udanego. Ale te, które zostały, to się z tych twoich starych linii, po tych olimpijczykach może? To znaczy tak, bardzo dobrze latają mi nieoryginalnie dzieci po olimpijczyku, ale jego wnuki. 2 wnuki mam w GMP na 4 wkładania, 4 konkursy.
jest jeden syn po olimpijczyku, 4 wkładania, 4 konkursy. Miałem ich 2 naloty, z ostatniego lotu jeden mi nie wrócił. A inne rasy, które wprowadzałeś? Innego? To znaczy bardzo dobrze latają gołębie z gołębi Deklaka, czyli od Manfreda Reimera, to jest Deklak van Loon, Jansen Deklak van Loon, w taki sposób, nie? Z Niemiec i wprowadziliśmy od 2 lat gołębie od Henry Vloemansa, są to gołębie z linii Harikana 51. No obecnie właścicielem tego gołębia jest Rainer Pittman i wszyscy Hurikana z nim kojarzą, a to niestety ten gołąb wywodzi się z linii Henry Vloemansa, znaczy z gołębi Hufkensa. On tam ma właśnie zaznaczone, że to jest oryginalne właśnie Henry. Ale ludzie nieraz nie umieją czytać. Wymieniliście właśnie też nawet w rodowodach na aukcji, czy na stronie nawet u was są właśnie oryginały Henry Vloemansa, właśnie z tej hodowli, z której pochodzi ten gołąb Harikana. I bardzo dobrze te gołębie się u nas tutaj przyjęły. Idąc za ciosem, dokupiliśmy w tym roku już oryginalnie w Niemczech byliśmy, dokupiliśmy jeszcze kilka gołębi tych samych do rozpłodu. Zdjęcia będą dane kiedy indziej, jak się gołąbki wypierzą, to już jest rola Krzyśka, żeby je tam jakoś tam wszystkie dopasujemy, postaramy się kolegom zaprezentować. Dobrze. Tak, i to by była tak, linia mojego olimpijczyka, czyli to są gołębie z linii Kanibala, Deklaki, Vloemans. No i nie można zapomnieć jeszcze w tym układzie o gołębiach Drapy. Niestety są różne zdania, ja gołębie Drapy bardzo chwalę. Mamy w tym roku na młode loty 2 samiczki, które mają po 4 konkursy. Akurat obydwie były też w 40 typowanej. Jedna z nich jest w 50, jedna z nich jest w drużynie GMP. Także u mnie w tej chwili praktycznie zostały 4 linie gołębi i na pewno nie będziemy tego zawężać. Czy będziemy rozszerzać, nie wiem. A jeżeli coś, to o coś już naprawdę bardzo dobrego, bo no stado mamy już bardzo mocno wyselekcjonowane. Tutaj dzisiaj rozmawiamy, tutaj jeszcze tak wspomnę, przy okazji, korzystając z tego, że tutaj widzimy Karola, syn Kamil, z którym lotują wspólnie, no jest niestety nieobecny, a jest z tego powodu, że to, co właśnie wtedy w sezonie rozmawialiśmy, że ożenił się, no to teraz są tego skutki, będzie rodziła żona. W tym tygodniu, no tak, właśnie. Teoretyczny piątek, jeżeli można tak, termin uznać w małżeństwie. Gratulujemy Kamilowi, tutaj Karol zostanie dziadkiem też. Tak. I pierwszy raz będzie dziadkiem? Pierwszy raz tak, i to no, typowym dziadkiem, tak, czyli ma, wnuczek, Kamil ma mieć syna. Ma mieć syna. Żona mu urodzi. Tak, tutaj już kolega urlop z pracy bierze, trochę wiatrze wódki wspominał i takich innych, że tak powiem, ciekawostka. A my Kamilowi życzymy, no da, żeby było wszystko w porządku. Żeby mu się dobrze działo. Także dziękujemy na razie, do zobaczenia, za chwilę kolegom zaprezentujemy tutaj 10 gołębi, które będziemy mieli na sprzedaż właśnie z hodowli tutaj kolegów Karola i Kamila Kubickich. Do zobaczenia, dobry lot. Dzięki.